Pomysł na miasto. Piotrków Trybunalski to nasz dom. Klucz do serc i wspomnień łączących pokolenia. To miejsce na ziemi, do którego zawsze się wraca. Dom to ludzie, których kochamy. Zadbajmy o niego wspólnie. Agnieszka Chojnacka, kandydatka na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Agnieszki Chojnackiej łączy nas Piotrków. Agnieszka Chojnacka, kobieta, która jako pierwsza zorganizowała protest w Piotrkowie Trybunalskim, wstawiając się za mieszkańcami dotkniętymi wysokimi cenami ciepła miejskiego. Świeżość, determinacja, kompetencje, odwaga, pomysł na miasto. Piotrków Trybunalski to nasz dom, klucz do serc i wspomnień łączących pokolenia. To miejsce na ziemi, do którego zawsze się wraca. Dom to ludzie, których kochamy. Zadbajmy o niego wspólnie. Agnieszka Chojnacka, kandydatka na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Agnieszki Chojnackiej łączy nas Piotrków. Agnieszka Chojnacka, kobieta, która jako pierwsza zorganizowała protest w Piotrkowie Trybunalskim, wstawiając się za mieszkańcami dotkniętymi wysokimi cenami ciepła miejskiego. Świeżość, determinacja, kompetencje, odwaga, pomysł na miasto. Piotrków Trybunalski to nasz dom, klucz do serc i wspomnień łączących pokolenia. To miejsce na ziemi, do którego zawsze się wraca. Dom to ludzie, których kochamy. Zadbajmy o niego wspólnie. Agnieszka Chojnacka, kandydatka na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Agnieszki Chojnackiej łączy nas Piotrków. Agnieszka Chojnacka, kobieta, która jako pierwsza zorganizowała protest w Piotrkowie Trybunalskim, wstawiając się za mieszkańcami dotkniętymi wysokimi cenami ciepła miejskiego. Świeżość, determinacja, kompetencje, odwaga, pomysł na miasto. Piotrków Trybunalski to nasz dom, klucz do serc i wspomnień łączących pokolenia. To miejsce na ziemi, do którego zawsze się wraca. Dom to ludzie, których kochamy. Zadbajmy o niego wspólnie. Agnieszka Chojnacka, kandydatka na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Agnieszki Chojnackiej łączy nas Piotrków. Agnieszka Chojnacka, kobieta, która jako pierwsza zorganizowała protest w Piotrkowie Trybunalskim, wstawiając się za mieszkańcami dotkniętymi wysokimi cenami ciepła miejskiego. Świeżość, determinacja, kompetencje, odwaga, pomysł na miasto. Piotrków Trybunalski to nasz dom, klucz do serc i wspomnień łączących pokolenia. To miejsce na ziemi, do którego zawsze się wraca. Dom to ludzie, których kochamy. Zadbajmy o niego wspólnie. Agnieszka Chojnacka, kandydatka na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Materiał sfinansowany. Dobry wieczór, witam serdecznie, drodzy Państwo, w studiu wyborczym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszki Chojnackiej łączy nas Piotrków. Mam nadzieję, że już nas odbieracie. Bardzo prosiłbym, żebyście udostępniali. Nazywam się Krzysztof Szczepanik i pozwolicie, że poprowadzę, wielka odpowiedzialność na mnie ciąży dzisiaj, poprowadzimy to studio w Piotrkowie Trybunalskim. Agnieszka Chojnacka łączy nas Piotrków. W tej chwili widzimy, że Agnieszka dojeżdża. Na pewno będziemy się łączyć tutaj, proszę, drodzy Państwo, tuż przed debatą. Będziemy mieli połączenie ze studiem w Łodzi. A w tym czasie chciałbym, proszę Państwu, przybliżyć troszeczkę spraw z programem. Bardzo prosimy też, oczywiście, jeśli możecie, udostępniajcie, lajkujcie, ale też możecie, proszę Państwa, tutaj komentować i na Facebooku, i na YouTubie. Zapraszam gorąco, łączy nas Piotrków. Jeśli ktoś w tej chwili mnie ogląda na Facebooku, chciałby sobie obejrzeć debatę prezydencką w telewizorze, będzie nam niezmiernie miło, ale tylko u nas będą też kulisy tej debaty, czyli Agnieszka Chojnacka tuż przed wejściem i tuż po debacie. Drodzy Państwo, bardzo gorąco zapraszam. Także drodzy, w tej chwili chciałbym może troszkę spraw przybliżyć tutaj z naszym programem. Drodzy Państwo, Agnieszka Chojnacka, program łączy nas Piotrków. Deklarujemy dom, który będzie się składał z czterech filarów. Ciepło, zdrowie, szczęście, godność. Drodzy Państwo, cztery podstawowe filary. Może wyjdźmy od tego, że ten dom musi mieć naprawdę, ale to naprawdę mocne filary.
I przejdźmy od ciepła. I tu, proszę Państwa, chcieliśmy Państwu przybliżyć, że Piotrków Trybunalski jest oparty w tej chwili na gazie. Tak, proszę Państwa, nasze ogrzewanie jest oparte na gazie i w tej chwili gaz wychodzi prawie 200 zł za kilojoule. Natomiast jeśli byśmy mieli oparte ogrzewanie na gorących źródłach, jak mają to Poddubice, to jest 51 zł. To jest 1/4 tego, co w tej chwili, proszę Państwa, płacicie. Mamy fakty, my mamy fakty, proszę Państwa, proszę zobaczyć, tutaj jest mapa, jakie mamy gorące źródła na terenie tutaj pod Piotrkowem Trybunalskim. Możemy sobie zobaczyć, mamy 4 odwierty po 700 metrów, proszę zobaczyć, w tej chwili w Łuszczynie one się znajdują, 27 stopni, proszę Państwa, 27 stopni to są odwierty, które w tej chwili pozwalają na taką wodę, ale idziemy dalej. Proszę Państwa, na głębokości 3300 metrów mamy wodę już 95 do 100 stopni. Natomiast najgłębszy odwiert, który zrobiony został w Polsce, to jest 7 km, proszę Państwa, a tam już jest woda 120 stopni. Proszę Państwa, to są dane, to są fakty, które zostały opracowane na podstawie raportu, który sporządzony został dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. Tak, nie dla miasta Piotrków, tylko dla starostwa. Starostwo uzyskało taki raport i my mamy ten raport i możemy z niego korzystać i właśnie na podstawie tego raportu wiemy, że 3,5 km woda będzie miała prawie 100 stopni. To będzie wrzątek, proszę Państwa. Idziemy dalej, tu przybliżamy. Proszę Państwa, mamy dalsze fakty. My kontaktowaliśmy się z ministrem klimatu, środowiska na temat właśnie źródeł geotermalnych i mamy potwierdzenie, że ciepłownictwo to naprawdę bardzo duże zużycie energii. A jeśli są błędne decyzje w sprawie źródeł tej energii, to one narażają naszych odbiorców na nieuniknione koszty poczynienia. To są zaniechania, proszę Państwa, to są fakty. Przejdźmy dalej. Geotermia to też, proszę Państwa, rekreacja, biznes, turystyka. Zapewne słyszeliście, albo byliście w Uniejowie, jak się Uniejów rozwinął dzięki tym źródłom ciepła, proszę Państwa. Naprawdę miasto o wiele mniejsze niż Piotrków, a jak po prostu poszło do przodu. Proszę Państwa, geotermia to też likwidacja kopciuchów, proszę Państwa. To, co jest stwierdzone, to my w Piotrkowie aż mamy prawie 500 pieców pozaklasowych. Natomiast pieców na paliwa stałe jest prawie 5000. My możemy to zlikwidować. Mamy źródła gorącej wody. Będziemy zdrowiej mieszkać. Proszę Państwa, niestety przez to, że nie mamy normalnego ogrzewania, zdrowego ogrzewania, brakuje nam tlenu, świeżości, a przez to zaniedbujemy pomysły, jesteśmy mało otwarci. Brak nam przez to motywacji do działania. Proszę Państwa, zdrowie jest bardzo ważne. Mamy też niestety tutaj potwierdzenia naszych ekspertów, że w Piotrkowie najkrócej żyją mężczyźni w Polsce. Natomiast w 2022 roku z porad piotrkowskich lekarzy rodzinnych specjalistów skorzystano aż 300 tysięcy razy. Niestety co czwarty uczeń naszej szkoły średniej ma nadwagę. I to są fakty i to po prostu chcemy zmienić. Proszę Państwa, program wyborczy Agnieszki Chojnackiej łączy nas z Piotrków. Stwierdza, że co piąty mieszkaniec Piotrkowa doświadcza też problemów ze zdrowiem psychicznym. Niestety, prawie w 2022 roku 15 tysięcy porad. 4700 uczniów doświadcza objawów lęków i depresji. 1170 uczniów mam niestety myśli i próby samobójcze. Proszę Państwa, proponujemy folar szczęście, proponujemy program wykorzystania zabytkowych kamienic do tworzenia mieszkań na wynajem dla mieszkańców. Proponujemy poprawienia tych warunków bytowych, mieszkaniowych w nieruchomościach miejskich. Mamy środki na ten cel. Proszę Państwa, właśnie jest nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027. Właśnie w nowej kadencji, drodzy Państwo, nowej kadencji, która jest przed nami. Przejdźmy dalej. Szczęście to też, proszę Państwa, rekreacja. To, co powiedzieliśmy, my nie chcemy zburzyć starej hali
relaks. My ją chcemy zostawić dla mieszkańców, natomiast chcemy wybudować bardzo dobry kompleks przy drodze dla bobrów. Tam może być i geotermia, i tam może być hala. Jest świetnie skomunikowane z naszą obwodnicą. Tam mogą się odbywać zawody naszych pierwszoligowców szczypiornistów i szczypiornistek oczywiście. Proszę Państwa, deklarujemy też większe kompetencje dla osiedla. Tam mieszkańcy wiedzą naprawdę, co im jest potrzebne. Więcej, żeby było skwerów zielonych i terenów zielonych. Proponujemy też zakup rowerów elektrycznych z dofinansowania, żeby nam się lepiej przemieszczało po Piotrkowie i zdrowiej. Na to wszystko pozyskamy środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę Państwa, deklarujemy godną przyszłość dla pokoleń, godność dla pracownika i szkoleń. Proszę Państwa, chcemy, żeby były opłaty porównywalne jak w miastach ościennych, a nie porównywalne z dużymi miastami, środowiskami, na przykład z Warszawą. Tak mamy z opłatami podatków, niestety one są na najwyższym poziomie. A każdą inwestycję będziemy się starali pozyskać z dotacji zewnętrznej. Drodzy Państwo, jesteśmy cały czas w trakcie, ja przypominam, chciałem Wam tutaj przypomnieć właśnie program Agnieszki Chojnackiej Łączy nas Piotrków. W tej chwili niedługo się za chwilę połączymy tutaj też z naszą Agnieszką tuż przed wejściem do studia. Drodzy Państwo, prosimy, żebyście udostępniali ten nasz program. Pamiętajcie, że my jako mieszkańcy stworzyliśmy Łączy nas Piotków. Tutaj nie ma polityków, tu są tylko mieszkańcy Piotrkowa, którzy chcą zmienić ten Piotrków na lepsze. To, co pokazaliśmy w prezentacji, przede wszystkim godność, przepraszam bardzo, godność, ale też szczęście, zdrowie i ciepło. To są, proszę Państwa, najważniejsze filary. Te filary budują nasz dom. Czekamy w tej chwili na połączenie. W tym czasie bardzo proszę, żebyście dalej udostępniali. Ja przypominam tylko, że program jest nadawany w tej chwili na naszym Facebooku, fanpage'u Łączy nas Piotków oraz na kanale YouTube, także Łączy nas Piotków. Bardzo prosimy o udostępnianie i przesyłanie znajomym tutaj debaty, pierwszej debaty prezydenckiej w Radiu Łódź. Proszę Państwa, chciałem też powiedzieć, że jest to niesamowita rzecz, że pierwszy raz naprawdę mieszkańcy, i to mieszkańcy zebrali i stworzyli komitet. Nie, mieszkańcy, którzy do tej pory nigdzie nie byli w polityce, nigdzie nie byli radnymi i nigdzie nie działali tutaj na tym terenie. Działali oczywiście społecznie, są społecznicy, są też ludzie z osiedla rad. Też tak jak ja, ktoś może powie, no aktywista z ulicy Moryca. Tak, proszę Państwa. I to nie jest prawda, że my wchodzimy do polityki. Jeśli ktoś powie, że pchamy się do polityki. Nie, to polityka przyszła do nas, proszę Państwa. Ona przyszła do naszych domów i zapukała i powiedziała, że proszę Państwa, nie da się, tak zwany nie da się. W tej chwili, proszę Państwa, cały czas czekamy na połączenie z naszymi tutaj przedstawicielami, z Agnieszką Chojnacką. Oni w tej chwili będą wchodzili do studia Radia Łódź. Przypominam, że punktualnie o 20:00 ja już podejrzę, czy mamy już odpowiedni link do Radia Łódź. Będziemy transmitować debatę samorządową. Tak, już w tej chwili też jest już podpięty link. Za chwilę sprawdzimy, czy też u nas też już będzie to działało. Zaraz zobaczymy, proszę Państwa. Sprawdzone. Także niezmiernie mi po raz kolejny przywitać osoby, które doszły, że znajdujecie się w tej chwili w studiu wyborczym Agnieszki Chojnackiej Łączy nas Piotków, a o 20:00 będzie transmisja. Transmisja, proszę Państwa, bezpośrednia z Radia Łódź, debaty prezydenckiej. W tej chwili, proszę Państwa, jest pięcioro kandydatów, bo dwie panie i
dwóch, trzech panów. Zobaczymy w tej chwili, kto dojedzie na tą debatę prezydencką. Na pewno nasza kandydatka Agnieszka Chojnacka wybiera się. W tej chwili słyszę, że już mamy możliwość chyba połączenia się. Czekamy, czekamy. Widzę sprawy techniczne. Jeśli można pozwolić, ja już wyłączę, tutaj przejdę. Halo, halo, już się zbieramy, jak tylko dam tutaj sygnał. Proszę Państwa, jesteśmy już praktycznie, już Agnieszka Chojnacka jest przez Radię Łódź. Myślę, że już się przełączamy w tej chwili na... Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Studio Łódź. Zapraszam serdecznie Agnieszka Chojnacka. Wchodzimy, chodźcie, idziemy, chodźcie, idziemy. Dzięki. Na debatę. Dużo nas jest. Dużo, dużo. I spółka z Proszę Państwa, przypominam, że o 20 punktualnie zacznie się debata prezydencka. A tutaj Państwo widzą, Komitet Wyborczy łączy nas Piotków. O właśnie, Jacek Kwiatkowski, dzień dobry. Max, witamy Maxa. Witam Pawła Węgiela, dzień dobry, dobry wieczór. Za każdym razem. Ewa Kłaniecka. I z kompetencjami, z przygotowanymi materiałami. Zawsze jesteśmy. Nie ma tu farbowanych lisów. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to są mieszkańcy, to nie są politycy, ale polityka przyszła do mieszkańców, także mieszkańcy też właśnie w tej chwili wkraczają w politykę. Proszę Państwa, możecie w kularach zobaczyć, jak są przygotowania do pierwszej debaty prezydenckiej w wyborach samorządowych 2024 w siedzibie Radia Łódź. Agnieszko, jedno swoje? Spokojna chyba, prawda? Tak trochę, lekki stres się pojawia, ale to jest normalne. Adrenalina się. No dobrze, dobrze. Przede wszystkim spokój, przede wszystkim tylko merytoryka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu do nas. No właśnie widzę. To bardzo dobrze. Tylko dwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, przypominam, że przyglądacie w tej chwili Łączy nas Piotków, Komitet Wyborczy Agnieszki Chojnackiej, Łączy nas Piotków. Bardzo prosimy o udostępnianie. O 20 zacznie się debata prezydencka o fotel prezydenta Piotkowa Trybunalskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy następnych kandydatów. Dzień dobry. My jako osób. Idziemy kontrkandydatów. Studio, dwie panie, Agnieszka Chojnacka, Maryna Głowacka. Cały czas na żywo. Tu nie ma odcinek, tak jak TV, nie powiem jakiej, byłej PiS. Także leci live na żywo, niestety. Drodzy Państwo, chciałem się przywitać ze studia Piotków, też dla kontrkandydatów. Nie wiem, czy słychać. Panie Juliuszu, proszę bardzo, łączy nas Piotków. Juliusz Gudnicki, kontrkandydat, tak samo. Dzień dobry. Proszę Państwa, tylko u nas to zobaczycie, u nas. Dzień dobry. Znaczy, że siwam na... Zaczyna się. Rozumiem. Polityka. Proszę Państwa, prosimy o udostępnianie. Przypominam, że o 20 zacznie się debata prezydencka.
A jest ze studia w Piotrkowie Trybunalskim. Witam Was, Krzysztof Szczepanik. Natomiast tutaj proszę bardzo, przygotowania. W tej chwili mamy 15 minut do debaty. Jak widać, atmosfera jest bardzo przyjazna. Kandydaci na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego już się przygotowują do wejścia do studia. W tej chwili komitet. No i co, będzie miłościwie nam panujący, czy nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, atmosfera jest doniosła, pierwsza debata, ale w atmosferze przyjaznej, jak widać, wszyscy jesteśmy mieszkańcami, łączy nas Piotków. Ze studia w Piotrkowie Krzysztof Szczepanik, natomiast tutaj się łączymy ze studiem z Jackiem Nadlochem, Studio Łódź. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Pozdrawiamy wszystkich kandydatów ze studia wyborczego Agnieszki Chojnackiej, łączy nas Piotków. Macie pozdrowienia ze studia wyborczego Agnieszki, łączy nas Piotków, od widzów. Tak, cały czas na żywo idziemy. Oczywiście, drodzy Państwo, możecie u nas udostępniać. Witamy serdecznie. Możecie komentować. Będziemy wyświetlać na żywo. Wszystko jest na żywo. U nas nie ma jakiegoś... u nas nie ma wybranych redakcji, drodzy Państwo. Przypomnę sobie, jeden pan z Urzędu Miasta. Tutaj u nas są wybrane redakcje, a u nas, proszę Państwa, nadajemy na żywo. Tu się wszystko dzieje. Czekamy jeszcze na piątego kandydata. Jacku, chciałem się tylko spytać, czy tak? Obecnie urzędujący prezydent Krzysztof Chojniak dojechał? Bo nie widzę go. Prawdopodobnie nie dojedzie. Aha, rozumiem. Czekamy, ale prawdopodobnie się nie pojawi. Możesz coś powiedzieć do tego? Można. Na żywo leci. Ja serdecznie zapraszam, bo będziemy dzisiaj na debatę na Radio Łódź. Rozmawiamy o Piotrkowie nieco w los. Będą wszyscy najważniejsi. A prezydenta Chojniaka nie ma z nami. Niestety, boi się. Przypominam, że kandydat też na prezydenta, Łukasz Janik. A tutaj, proszę Państwa, komitet wyborczy Agnieszka Chojnacka łączy nas Piotków. Drogi Jacku, jak będą nasi tutaj wypowiadać się, bardzo bym prosił, żeby bliżej mikrofonu, bo słaby jest. Dobrze, nie ma problemu. Jak mnie słyszysz? Nie ma problemu. Trzymamy wszyscy kciuki, że będzie bardzo ciekawa debata. O, Daria Gawrosińska, pozdrawiam cieplutko wszystkich obecnych kandydatów. Pozdrowienia od Darii Gawrosińskiej. Czekamy na następne komentarze. Pozdrowienia macie od Darii Gawrosińskiej. Dziękuję Jacku, dziękuję. Ale będzie jeszcze też Krzysztof Chojniak, czy nie będzie? No nie będzie. O, proszę Państwa, mamy informację, że chyba nie będzie prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego obecnie urzędującego. 8 marca był wywiad pani Stachaty, gdzie wywiad przeprowadzał. Oczywiście informuję, że możecie udostępniać. W tej chwili idzie transmisja równolegle na kanale YouTube i Facebook. Łączy nas Piotków, Agnieszka Chojnacka. Ma nadzieję, że cała dyskusja następnie się wyrażą tak naprawdę o kwestiach związanych z Agnieszką Chojnacką podczas debaty. Powiedz mi, jak tak naprawdę się zachowywał? Ty jesteś jakby takim doświadczonym pracownikiem Urzędu Miasta, który pracował tutaj, ileś czasu przepracował. Jakie są twoje tak naprawdę doświadczenia i rzeczy związane z pracą w placówce podległej Urzędowi Miasta? No, prezydent niedostępny. Jako protestujący nie mogliśmy się doczekać kilka miesięcy na spotkanie z panem prezydentem. Spotkanie na komisjach to jest olewanie nas, czytanie gazety przez pana przewodniczącego. No troszkę to i było. Czy ciebie dziwi ta sytuacja, jeżeli dzisiaj nie będzie tutaj obecnego prezydenta, że go nie ma? Nie. Ja przypuszczam, że następne 5 lat to nam się prezydent zamknie w gabinecie i odczeka te 5 lat. Jeżeli był, wygrałby. Tak. Jeżeli by wygrał. No mamy nadzieję, że on nie wygra. Właśnie ta debata jakby pokazuje, że przekonamy w końcu mieszkańców merytorycznie, że mamy pomysł na miasto, że chcemy jakby cokolwiek zrealizować i mieszkańcy jakby uwierzą i zobaczą tak naprawdę
prawdziwą twarz obecnego prezydenta, dlaczego lekceważy takie miejsca jak ten. Czy też tak myślisz, czy nie? Musimy uwierzyć, że w innych miejscach nie ma takich zachowań. To już jest margines, jest szacunek, jest dla innych pracowników słabszych. Tego nie musimy się uczyć. To już jest nawyk nasz. Nie możemy tak. A Pawle, powiedz mi, a dlaczego w ogóle kandydujesz? Dlaczego? Chcę zmienić to miasto. Swoje doświadczenie, bo nie uważam, że mam gorsze doświadczenie, bo w samorządzie pracuję ponad 17 lat, jeśli sobie radzę w Łodzi, w ośrodkach wojewódzkich, dlaczego sobie w Piotrkowie moje doświadczenie się ma nie przydać. Super. Marc, mogę cię prosić? Marc, słuchaj, pokaż moją tabliczkę, kogo reprezentujesz, powiedz. Prezentuję naszą kandydatkę na prezydenta, Agnieszkę Chojnacką, jedyną kobietę, która stawiła się za mieszkańcami Piotrkowa, kiedy prezydent i jego kolesie podnieśli cenę ciepła dla mieszkańców. To jest jedyna kobieta, która ma plan na nasze miasto, to jest silna liderka, którą popieram z całego serca. Mhm. A powiedz mi, jako jesteś młodym jakby człowiekiem, który no, zaczyna, można powiedzieć, taki w polityce i tak dalej, jak oceniasz pozycję takich młodych osób w Piotrkowie Trybunalskim? Mają szansę rozwijać się, rozwijają się czy nie? Powiem sobie Mariuszu i naszym widzom, że w Piotrkowie to jest praca dość ciężka. Średni wiek w naszej Radzie Miasta wynosi dość sporo więcej niż ja mam faktycznie. A powiedz ile? Bo ja jestem ciekaw, bo ja wiem, ale powiedz. Oczywiście to są szczegóły, ale jeden wiek wynosi powyżej 50 lat. Całym sercem naszej demokracji jest to, że każda grupa jest reprezentowana. No niestety młodzi mieszkańcy nie są reprezentowani w obecnym składzie Rady. Dlatego kandyduję, by to zmienić. Super, super. Jacku, proszę. Jacku, wiesz co, powiedz mi, tak, spotkaliśmy się tutaj przed debatą, jeszcze czas i chwilę jest. Powiedz mi, dlaczego ty kandydujesz? Dlaczego kandyduję? Dlatego, że mam dosyć niedasizmu, dlatego, że mam dosyć pana Chojniaka, który uwłacza po prostu temu urzędowi, tak, który sprawuje, ponieważ w ciągu jego kadencji prezydenckich zaobserwowałem upadek Piotrkowa. Mm-hmm. I to mnie bardzo, bardzo irytuje. Ale upadek, rozumiesz, upadek to, że gospodarczy, upadek kulturalny. Piotrków stał się miastem zaściankowym za jego kadencji, czterech już. Generalnie miasto się ustecznia. Ale no bo dużo osób jakby uważa, że wychodząc nawet na główną ulicę Słowackiego, no nie wiem, patrz nawet budynek, można powiedzieć najbardziej taki reprezentacyjny, Europa, no wygląda ileś lat, jak wygląda. Tragedia. I cały czas wszyscy mówią, że to jest jakby ten obraz jakby Piotrkowa tego niedasizmu. Czy tak, tak byś to ocenił? Tak jak najbardziej uważam, że to jest obraz niedasizmu, natomiast wiem z pewnych źródeł, że da się to zmienić. Mm-hmm. Można to zmienić, tylko trzeba chcieć. Można wpłynąć na gospodarza tego budynku, żeby zmienił ten budynek, żeby jakieś remonty poczynił. Natomiast to się nie dzieje. I tak samo się dzieje z Piotrkowem. Wiemy, że można przy pomocy zewnętrznego, przy pomocy środków zewnętrznych, przy pomocy dobrego planowania, dobrego zarządzania miasta, wyprowadzić nasze miasto na dobre tory. I wiem, że to się nie zadzieje za prezydentury pana Chojniaka. Wiem, że do tego są potrzebne nowe twarze, wiem, że są potrzebne nowe pomysły. Być może ci ludzie się już wypalili po prostu. A nie masz takiego wrażenia, że ci radni, że ci radni, którzy dzisiaj są, to czy z jednej, czy z drugiej opcji, to oni i tak naprawdę sprzyjają Krzysztofowi i to wszystko tak wygląda? Większość radnych tak. Tak właśnie działa, że sprzyjają swoimi decyzjami, swoim poparciem na sesjach Rady właśnie panu Chojniakowi. I dlatego tak kandydujesz właśnie? Zdecydowanie, dlatego chcę to zmienić. Chcemy przede wszystkim zmienić podejście Rady Miasta, podejście prezydenta i wszystkich osób zarządzających, nie rządzących miastem, bo tu nikt nam nie rządzi. Czy nie masz wrażenia, że te osoby, ci z Rady, to oni się tylko dzisiaj powymieniali, ale to są te same osoby? Dokładnie. I tak się dzieje. I te kandydują też z innych jakby ugrupowań. Chyba jesteśmy jedynym ugrupowaniem. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które chce wprowadzić zupełnie świeże osoby. I chyba nie które mają nigdy nie kandydowały i nigdy nie były, nie prestowały żadnego urzędu typu radny. U nas nie ma żadnego radnego. Żadnego.
Żadnego nie ma. Kompletnie. Ewa, jesteśmy świeżo. Nie, zaraz powiem, jeszcze chcę Ewę poprosić. Chodź, Gunia, no jesteś. Nie, dobrze. Dobrze, nie bać. Znaczy, słuchajcie, ja kandyduję dlatego, że uważam, że Urząd Miasta należy po prostu odświeżyć. Odświeżyć dlatego, że Urząd Miasta potrzeba nowe spojrzenie, trzeba nowego lidera, nowej osoby, która zmieni postrzeganie tego miasta. No, mamy fantastycznie skomunikowane świetną lokalizację jako Piotrków Trybunalski. Jesteśmy przy głównych jakby trasach. W żaden sposób to nie jest wykorzystywane. Absolutnie to nie jest. Nasz pomysł i nasza idea to jest źródła geotermalne. Dzięki tej geotermii, jeżeli zrobimy odwierty geotermalne, będziemy mogli wybudować baseny geotermalne. Jak wybudujemy baseny geotermalne, to będziemy w świetnej jakby lokalizacji i to do nas mogą ludzie przyjeżdżać. Nie muszą jechać do Uniejowa, do Podębic czy gdziekolwiek. Możemy to Piotrkowa ściągnąć. To może być pomysł na to miasto. Nie na rok, nie na dwa, tylko na co najmniej 10-20 lat do przodu. Trzeba zacząć cokolwiek robić i trzeba mieć jakiś pomysł na to miasto. I my właśnie ten pomysł mamy. No. Agnieszka jest liderką, osobą, która wierzy w to bardzo. Ja też to wierzę. Za każdym razem powtarzam jedną historię. Ponad kilkanaście lat temu, kiedy spotkałem w Urzędzie Marszałkowskim jednego z włodarzy, czyli marszałka i burmistrza, on opowiedział mi taką historię i mówi: słuchajcie, no i przychodzi do mnie taki kaczmarek, on ma projekt za 110 milionów, a ma sam budżetu 10 milionów. I mówi: słuchaj, no i kaczmarek, jak ty chcesz to zrobić? A on do niego mówi: słuchaj, bo ja w to wierzę po prostu. Więc ja też wiem, że my w to wierzymy. Ja wiem też to, że to jest pomysł na miasto. Jest świetna komunikacja, trzeba to wyciągnąć. Dzisiaj będziemy to pewnie prezentować, Agnieszka. Zapraszamy na debatę. Zapraszam do oglądania nas. Wszyscy już czekamy. Też łączy ich Piotr. Oczywiście nie łączy Krzysztof Konia, którego oczywiście nie ma. Fajnie, żeby też mógł przedstawić swoje spojrzenie. Może ma jakieś dokonania, które chciałby się podzielić, a jeżeli nie ma tych dokonań, to może dlatego nie chce się pojawić. Mam nadzieję, że prezydent wysłucha jeszcze, ma czas, tak naprawdę nie wiem, zostało chyba 5 minut, więc nie dojedzie, ale może dojechać na przykład na koniec programu. Na pewno może zaprezentować, jeżeli by chciał, a nie wiem, czy będzie chciał. Tak więc czekamy. Ale pozdrawiamy pana prezydenta. Pozdrawiam. Przypominam, że oglądamy przed debatą. O 20 punktualnie będzie debata prezydencka. W tej chwili jest 4 kandydatów, którzy dojechali. Nie ma prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Drodzy Państwo, nie dojechał w tej chwili. To jest news. Brak prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Proszę Państwa, już wchodzą kandydaci, w tym Agnieszka Chojnacka łączy nas z Piotrków do studia za chwilkę. Przełączamy już na studio. No jest tego beczki są. To tam cześć. Cześć. Wszystko pasmo nieustające. Drodzy Państwo, widzicie 4 kandydatów, w tym Agnieszka Chojnacka łączy nas z Piotrków. Brak urzędującego prezydenta. To, co mówiliśmy kiedyś, brak szacunku dla mieszkańców. Cały czas, proszę Państwa, nadajemy ze studia Piotrków, łączymy się ze studiem Łódź. Nadajemy na żywo na 2 kanałach, na kanale Facebook i YouTube. Możecie oglądać nas na telewizorach, znajdując Łączy nas Piotrków, nadajemy cały czas na żywo. Dziękuję bardzo, lajkujecie, popieracie. Zaraz będzie losowanie i po losowaniu. Co będzie losowane? Losowanie kolejność. Takie to was proszę. Nie, idziemy na żywo. Dobrze, losowanie, tak? Moment, poprosimy wszystkich kandydatów. Zapraszamy kandydatów.
że Państwo w tej chwili mamy jakieś... Na temat właśnie organizacji debaty, taka, czy wszyscy są? Przede wszystkim za chwilę wylosujemy kolejność odpowiedzi. Na każdy temat tej samej kolejności, każdy zadany przez ten temat. Zagadnień jest kilka. Zobaczymy, jak się to czasowo ułoży. Postaramy się, żeby to wszystko się zmieściło, ale cztery osoby, każdy ma po dwie minuty. Zaczynamy od prezentacji własnej. Każdy ma dwie minuty na prezentację. Później przejdziemy tam do czterech, pięciu zagadnień. Na koniec jeszcze będzie jedno pytanie, takie może trochę zaskakujące, a może nie, to zobaczymy, jak to się wszystko pięknie... Tak. O przepis na ciasto drożdżowe na przykład. Proszę. No, poszedłbym dalej. Dobrze. No co? No. Dobra, zaczynamy. No, co będzie, to będzie. Kwestia jest tego taka, że no po prostu będziecie Państwo odpowiadać na te pytania, które gdzieś tutaj są przez nas przygotowane. Jest pięć. A ponieważ nie ma jednego kandydata, no to ułożymy to w takiej liście, jak ktoś nie przyjdzie, wylosuje trójkę. Nie, ktoś nie wylosuje trójki, no to przecież jakie to jedno. Jakie ma znaczenie? Tak. Okay. Ja mogę być dostarczony. Nigdzie jest problem. Nie, nie, nie. To odpowiedź. Jeden. Ja się cieszę. Jestem ostatni? Nie, nie. Właśnie nie. Oj, pić jest pomylną. Dwójka, dobra. Ja sobie tego napiszę po kolei, żebyśmy się już nie pomylili. Czyli będzie pan... Dobrze, pan Juliusz, tak? Prosimy, z punktu do ciszy. Pan był... To ma jedynkę? No wiadomo, to jest znak sygnału od Boga. Pierwsi będą ostatni. Pierwsza na liście, pierwsza od razu w głosowaniu, także to może być... Drugi nie było czwórkę? Ja mam czwórkę. Ten pan, znaczy będzie tak... A, czyli... Tak? I wie pan co, że trzeci na liście jestem i trzeci z pana. No? I piąty pani ma. Zaraz to puścimy. Zaraz zobaczymy. A i dyscyplinujemy się tak. Ja będę mówił, nie wiem, gdzieś tak mniej więcej. Ile? 20 sekund przed. Nie, 20 sekund przed. 20 sekund przed końcem czasu mówić, czy 30 sekund. No może 20. Tak. Nie ma sukcesu. Po co nie ma nikogo stanu? Nie, jakby sobie poszedł wrzucić na nie, może pan zostawić. O, no prawo jasne. Moje już zdrowe. I tak się cieszę. Jak by sobie to słychać już? Jak będzie trochę ciszy, to będzie lepiej słychać. Chociaż my zrobimy, że to będzie smaczniejsze.
A ja czym będę żył? Przypominam, że już punkty wylosowani są. Kandydaci jak będą odpowiadać, za chwilę będziemy się łączyć tutaj z Radiem Łódź i udostępniać debatę samorządową kandydatów na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Chciałem tylko poinformować, że brak urzędującego kandydata. Znaczy brak urzędującego prezydenta na debacie. Będzie tylko czterech kandydatów, w tym, drodzy Państwo, Agnieszka Chojnacka. Masz szybę. Dobra. No, Jacek, może ostatnie pytanie do Agnieszki. Powodzenia. Jakie pytanie do Agnieszki? Powodzenia, Agnieszko. Piotrku, ci życzę powodzenia. Tam do końca korytarzy mi polewa, tylko się wszystkim. Nie wiem, żeby nie było gdzieś nerwowo. Jeszcze za 3 minuty będą 4. Jeszcze mamy 3-4 minuty, bo leci serwis informacyjny. Dziękuję, Jacku. Także czekamy tutaj. Proszę Państwa, oglądacie tylko u nas, u nas na żywo, łączy nas Piotków, kulisy debaty prezydenckiej. Ewa Walczak, pozdrawiam Panie. Proszę Państwa, ciekawa debata, dwóch panów i dwie panie, w tym Agnieszka Chojnacka, łączy nas Piotków. Przypominam, że tuż po debacie podsumowanie na żywo debaty prezydenckiej tylko u nas w studiu wyborczym Agnieszki Chojnackiej, łączy nas Piotków. Także za chwilkę przechodzimy już, połączymy się z Radiem Łódź. Jeszcze chwila. Tak, Jacku, jeszcze mamy chwilę, tak? Dobrze? Tak. Czekamy się skończy serwis informacyjny i wchodzimy. Tylko Agnieszka, nie jest w żadnej partii. Wszystko świeżość, wolna, wspaniała Piotrkowianka. Piotrkowianka, takie tutaj mamy pytania. Pani, pozdrawiam też panów, ale kobiety są górą. Przypominam, że transmisja idzie na żywo na dwóch kanałach, łączy nas Piotków. Komitet Wyborczy Agnieszki Chojnackiej, YouTube i Facebook. Bardzo prosimy o udostępnianie. Już za chwilę przechodzimy na debatę. Czekamy na połączenie się. To, co proszę Państwa widzicie, to jest tuż przed wejściem do studia Radia Łódź. Dziękuję bardzo Radiu Łódź, że mamy możliwość retransmisji. Bardzo prosimy, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj już czekamy niecierpliwie. Agnieszka Chojnacka się przygotuje wraz z innymi kandydatami. Panią Agnieszkę? Tak. Pana Juliusza tam? Przypominam, że macie tylko możliwość obejrzenia tylko u nas kulisy przed debatą prezydencką kandydatów na urząd prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Informujemy, że brak obecnie urzędującego prezydenta Krzysztofa Chojniaka na kampanii, na
debacie. Jest okej, czyli masz, czy wspierasz mnie, chodzi o monitoring. Dobrze. Dobrze, dobrze. A tu tak, tak? Czy głośno? Tu jak można było, czy tu głośno, żeby było słychać? Czy głośniej może? No, tutaj... no nie za bardzo, nie, bo te głośniki są na mnie. Dlatego mówię, że to tak... Chyba, że będzie. Mikrofon położę koło głośnika. A nie będzie wtedy słyszenie. No to jest sprawka bezpowodowa, także... Krzysztofie, jak nas słychać? Bardzo dobrze Cię słychać. Ja będę udostępniał za chwilę debatę. Czekam tylko na transmisję, na źródło sygnału. Przypominam, że jesteście w studiu wyborczym Agnieszki Wychojnackiej, łączy nas Piotków. W tej chwili za chwilę debata w Radiu Łódź. Kandydatów na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Możecie Państwo także tutaj cały czas pisać, komentować debatę. My będziemy na żywo, proszę Państwa, udostępniać Wasze komentarze. Także piszcie, lajkujcie, udostępniajcie, piszcie do nas. Wasze komentarze będą na żywo. Tutaj nie ma żadnej cenzury. To wchodzimy, tak? Uwaga. Proszę Państwa, tu informuję, za chwilę rozpocznie się debata prezydencka. Debata Radia Łódź. Dwanaście minut po godzinie 20, no to rozpoczynamy pierwszą debatę. Witamy bardzo serdecznie, Monika Gosławska. I Marcin Mendelbaum. No i nasi goście, ale o tych gościach już za chwilę rozpoczynamy. Cykl debat z kandydatami na włodarzy miast w regionie łódzkim. Debaty zaplanowaliśmy w poniedziałki i czwartki o 20 i w sobotę. O 12. A dziś pierwsze takie spotkanie w studiu Radio Łódź, kandydaci na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Dzień dobry wieczór. Odpowiednia godzina. Do studia Radio Łódź zaprosiliśmy Krzysztofa Chojniaka, obecnego prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego i kandydata na kolejną kadencję z Komitetu Razem dla Piotrkowa, ale pan prezydent nie pojawił się w studiu Radio Łódź. Jest za to Marlena Wężyk-Głowacka, Komitet Piotrków to my. Koalicja Obywatelska. Agnieszka Chojnacka, Komitet Łączy nas Piotrków. Łukasz Janik, Komitet Bo liczy się człowiek. Czy... Nie, Łukasza Janika, Bo liczy się człowiek. Bez PiS, tak. Ale oczywiście zawierający członków Prawa i Sprawiedliwości w tym komitecie. Jak również Konfederację i inne. To sobie wyjaśnimy za chwilę. I Juliusz Wiernicki, Komitet z sercem dla Piotrkowa. Dobry wieczór Państwu.
Na początek o zasadach debaty. Przed wejściem do studia kandydaci wylosowali kolejność udzielania swoich odpowiedzi i w takiej kolejności będą się wypowiadać przy każdym poruszonym zagadnieniu. Każdy z kandydatów będzie miał 2 minuty na udzielenie tej odpowiedzi, a Marcin będzie dokładnie pilnował czas. Tak, stoper już jest gotowy. Zaczniemy od prezentacji kandydatów. Każdy z Państwa będzie miał, tak jak tutaj padło, 2 minuty na prezentację swojej osoby również, a później przejdziemy do zagadnień związanych z potrzebami mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Ponownie wtedy też każdy z kandydatów będzie miał 2 minuty na odpowiedź. I na koniec każdy z uczestników debaty przez minutę będzie mógł zachęcać, by to właśnie na niego wyborcy oddali swój cenny głos. Zanim przejdziemy do prezentacji, przedstawię wylosowaną przez Państwa kolejność udzielania odpowiedzi. Z numerem 1 pani Agnieszka Chojnacka, z numerem 2 pan Juliusz Wiernicki, z numerem 3 pan Łukasz Janik, a z numerem 4 pani Marlena Wężyk-Głowacka. A ja jeszcze przypomnę, że mimo zaproszenia do Radia Łódź w studiu nie pojawił się obecny prezydent miasta Piotrków Trybunalski, Krzysztof Chojniak, startujący z Komitetu Razem dla Piotrkowa, ale nie przeciągajmy, zaczynajmy. To na początek prezentacja kandydatów zaczyna pani Agnieszka Chojnacka. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Agnieszka Chojnacka, jestem kandydatką na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Komitetu Wyborczego Wyborców Agnieszki Chojnackiej, łączy nas Piotrków. Mam 39 lat, jestem piotrkowianką rodowitą, urodziłam się w Piotrkowie, studiowałam w Warszawie i w Rzeszowie, z wykształcenia jestem biotechnologiem. Znają mnie Państwo zapewne z ubiegłego roku, kiedy to w styczniu zorganizowałam protest przeciwko podwyżkom cen ciepła, kiedy to na ulicę wyszło około 2000 mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w akcie sprzeciwu przeciwko podwyżkom cen ciepła narzuconym przez miasto. I nie tylko. Później byłam inicjatorem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. Praktycznie przez rok czasu prowadziliśmy inicjatywę referendalną. Niestety weszliśmy w trybiki machiny systemowej, która to referendum zakończyła. W międzyczasie prowadziliśmy działalność polegającą na uświadamianiu mieszkańców w zakresie tego, co dzieje się na bieżąco w mieście w Piotrkowie Trybunalskim, w magistracie. Prowadziliśmy również debatę we współpracy z Instytutem Demokracji Bezpośredniej, gdzie między innymi również szkoliliśmy mieszkańców i stowarzyszenia z zakresu instrumentów demokracji bezpośredniej. Dlaczego kandyduję? Dlatego właśnie, że 20 sekund. Od roku obserwuję, co się dzieje w naszym samorządzie. Jestem niezadowolona z tego, co widzę. I chcę po prostu zawalczyć z niedasizmem w naszym mieście. 5 sekund. Bardzo zawalczyć z niedasizmem w naszym mieście i wprowadzić taki program, który poprawi nasze miasto. Pani Agnieszka Chojnacka, myślę, że jeszcze będzie szansa na to, żeby się wypowiedzieć. Teraz pan Juliusz Wiernicki, proszę bardzo, 2 minuty. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Juliusz Wiernicki, mam 32 lata, jestem rodowitym mieszkańcem Piotrkowa Trybunalskiego. Razem z małżonką prowadzimy działalności gospodarcze, jestem lokalnym przedsiębiorcą. W Piotrkowie być może przede wszystkim jestem kojarzony, znaczy przede wszystkim jestem kojarzony z działalnością społeczną i charytatywną, którą zajmuję się tak naprawdę od dziecka. Ta działalność pierwotnie charytatywna, następnie społeczna, przerodziła się też poniekąd w działalność taką społeczno-polityczną. I stąd miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Jakiś czas temu przeprowadziłem ankietę wśród mieszkańców Piotrkowa, która odbiła się szerokim echem, między innymi u Państwa w radio też była o tym wzmianka. I w tej ankiecie poruszyła mnie informacja o tym, że około 85% mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego nie ma wpływu na to, jakie podejmowane są decyzje w naszym mieście. No to jest rzecz, z którą musimy zawalczyć. Stawiam na pierwszym miejscu mieszkańców, na pierwszym miejscu głos mieszkańców. Wierzę w to, że Piotrków jest miastem, które zasługuje na dużo więcej. Ja mam dość takie łagodne podejście do rzeczywistości. Uważam, że Piotrków nie jest jakimś ostatnim, najgorszym miejscem do życia, natomiast zdecydowanie zasługuje na więcej niż to, co ma.
A piotrkowianie to fantastyczni ludzie, ich potencjał trzeba wykorzystać, trzeba wykorzystać potencjał przedsiębiorców. Mówię to z własnego doświadczenia jako praktyk. Dlatego właśnie kandyduję. 20 sekund jeszcze zostało. Jeszcze 20 sekund tak, zostało? Tak, jeszcze 20 sekund. No to fantastycznie, to jeszcze możemy było opowiedzieć troszeczkę o swojej działalności charytatywnej, bo tutaj też jest rzecz warta uwagi. Mamy świetne organizacje pozarządowe, które również potrzebują wsparcia i które naprawdę mają dziesiątki pomysłów na to, jak pobudzić to miasto, a tylko w grupie i w mieszkańcach siła, więc działajmy razem dalej. Dwie minuty minęły, to Juliusz Wiernicki. Łukasz Janik, kolejne dwie minuty na prezentację. Dobry wieczór Państwu, Łukasz Marek Janik, mam 42 lata, z wykształcenia jestem prawnikiem, socjologiem i pedagogiem. Reprezentuję interesy mieszkańców w Radzie Miasta od 2014 roku. W roku 2019 zostałem wyróżniony przez Dziennik Łódzki jako osobowość roku za bezkompromisowe reprezentowanie interesów mieszkańców. Natomiast w roku 2020 również nominacja przez Dziennik Łódzki. Następnie rok 2022 i 2023 to jestem uznawany za najskuteczniejszego radnego w Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ponieważ też miałem najwięcej interpelacji. A dlaczego na przykład kandyduję do Rady Miasta, znaczy kandyduję na urząd prezydenta jednocześnie do Rady Miasta? Przede wszystkim chcę rozwiązać problemy, które są strategiczne dla miasta. Mówię tutaj o cieple, o śmieciach, jak również o sieci wodociągowej, która u nas jest wykonana cały czas z azbestu, więc musimy te problemy rozwiązać. A jak to rozwiązać? Proszę Państwa, mam pomysł, który chciałbym zrealizować, czyli po pierwsze, jeżeli chodzi o ciepło, to musimy szukać tutaj innowacyjnego zasilania. Być może to będzie geotermia lub coś innego. Natomiast jeżeli chodzi o śmieci, to od dwóch kadencji walczę o to, aby miasto utworzyło własną spółkę albo rozszerzyło działalność funkcjonującej spółki i aby zajęło się tą działalnością we własnym zakresie. Ja poproszę, żeby pan opowiadał o sobie, a do programu przejdziemy za chwilę i na pewno będzie miejsce, żeby o tym opowiedzieć. Powiedzieć, dlaczego też kandyduję, więc dlatego chciałbym powiedzieć, że chciałbym rozwiązać te strategiczne problemy. Natomiast jeżeli mówimy teraz o tym, to nadal po prostu chciałbym, aby prezydent naszego miasta był bliżej mieszkańców i przede wszystkim słuchał tych mieszkańców. I podczas tych 5 lat ostatnich, kiedy spotykałem się na konsultacjach społecznych, słuchałem tych mieszkańców, pomagałem im i chciałbym, żebym również jako prezydent miasta, żebym właśnie tak robił tak podobną sytuację, jak byłem kiedy radnym i żebym słuchał mieszkańców i ich rozwiązywał ich problemy. Prezydent służby mieszkańców. Łukasz Janik, dziękujemy za prezentację i pani Marlena Wężyk-Głowacka. 2 minuty. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marlena Wężyk-Głowacka, chyba jestem najstarsza z towarzystwa, 44 lata, ale bardzo lubię o tym mówić, bo uważam, że wiek jest wartością, szczególnie dla kobiety, dużym doświadczeniem. Urodziłam się w Piotrkowie, tutaj mieszkam i tutaj wychowuję moich dwóch wspaniałych synów. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny na Wydziale Nauk o Zdrowiu, a także studia podyplomowe w obszarze zarządzania administracji publicznej. Ona od ponad 10 lat angażuje się czynnie w życie lokalnej społeczności. Tutaj słucham Piotrkowa oraz rozumiem jego potrzeby. Dlaczego kandyduję na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego? Przede wszystkim doświadczenie, które mam, czyli od 10 lat jestem radną Rady Miasta, bardzo czynną radną Rady Miasta, radną, która każdego dnia spotyka się z mieszkańcami, która rozmawia z nimi o problemach naszego miasta i rozwiązujemy wspólnie te problemy. Chciałabym, żeby Piotrków Trybunalski był naszym bezpiecznym, ciepłym domem, naszym takim miejscem na ziemi. Chciałabym, żeby moja prezydentura była odmienną prezydenturą, którą, jak to się mówi, widzimy na co dzień, bo chciałabym być otwartym prezydentem, który prezydentem ponad podziałami, który rozmawia z mieszkańcami, który konsultuje z nimi ważne kwestie. Właśnie ta otwarta prezydentura połączona z dialogiem to coś, na co Piotrków i mieszkańcy zasługują i myślę, że razem z mieszkańcami możemy razem zmienić Piotrków, bo oczywiście Piotrków to my. 20 sekund pozostało jeszcze. Ach, wystarczy. Wystarczy. Pani Marlena Wężyk-Głowacka, no to teraz przejdźmy do tego, co mieszkańcy sądzą o mieście. No właśnie, bo zanim przejdziemy do serii pytań, to zapytaliśmy mieszkańców, czego oczekują, oczywiście Piotrkowa Trybunalskiego, czego oczekują po tych najbliższych wyborach samorządowych, co w mieście powinno się zmienić, ale posłuchajmy. Chciałabym zapytać o najbliższe wybory, czego pani po nich oczekuje, co powinno się w pierwszej kolejności zmienić w Piotrkowie? Te dziurawe drogi, jezdnie, na pewno więcej pracy.
są tylko u nas w Piotrkowie magazyny. Wszystkie takie większe instytucje, co były, to są już po prostu zlikwidowane. A co tutaj młodzież ma robić? Ucieka młodzież? Ucieka młodzież za granicę, bo tutaj nie mają co robić, tutaj nie mają przyszłości. Jeżeli chodzi o pracę, no to jest słabo, tak? Jeżeli patrzymy tutaj wokoło, to jest jakieś magazyny takie większe, jakieś albo małe firmy, gdzie ten rozwój nie jest w perspektywie czasu możliwy, tak? No bo to wtedy wiadomo, że te widoki gdzieś tam się kończą. Z kolei no dużych bardzo firm nie ma, tak? Czyli właśnie no tu jest pomiar, jeżeli nawet chcielibyśmy się rozwijać w danym kierunku, to tych firm jest bardzo mało, tak? Więc jeżeli się nie dostaniemy, no to musimy szukać właśnie poza obszarem. I po prostu zniesienie tych opłat wysokich za śmieci, przecież tu jest tragedia. 35 zł od osoby, a w innych miastach jest mniejsza ta kwota. Jesteśmy czterosobowa rodzina, jest to 140 zł, a wiem, że w miastach nawet większe mają po prostu mniejszą stawkę, tak chociażby Łódź. Tak? Słowackiego, no też wybetonowali, tam kiedyś były ładne, ładne te klomby tarakowskie na nałożyli to, no to gdzie to? W koło zamku też wyłożyli, jak ja mieszkałem, rosły morwy, były łączki, były ławeczki, a niech pani teraz weźmie ten rozpacz, no. No betonują. Monika Gosławska pytała o zdanie mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w Piotrkowie. Rok temu zaczęło się głośno mówić o cenach ciepła. Jedni mówili, że podwyżki są bardzo duże, nawet 20%. Inni narzekali, że niepotrzebna była inwestycja w elektrociepłownię gazową, bo wiadomo, co działo się z cenami gazu. Na co stawiać? Dużo mówi się w ostatnich latach o ekologii. Czy Piotrków można nazwać miastem ekologicznym? A jeśli nie, to co trzeba zrobić, żeby tak było? Pani Agnieszka Chojnacka. Czyli ja myślę, że ja jestem najlepszym przykładem tego, że Piotrków Trybunalski jest miastem, który, że tak powiem, z ekologią ma niewiele wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest problem z pozyskiwaniem dotacji i środków zewnętrznych, ze skutecznym pozyskiwaniem dotacji. Ja jestem przykładem, jako mieszkanka 3 lata temu złożyłam wniosek o dofinansowanie, że tak powiem, ze środków unijnych do instalacji fotowoltaicznej. Czekałam 3 lata. Po presji, którą my, mieszkańcy, wywieraliśmy na Urząd Miasta, ostatecznie 17 listopada miasto podpisało umowę z podwykonawcą i tą instalację nam założono. Natomiast uważam, że jest na 6 konkursów, które do tej pory były, się odbyły. Piotrków wziął udział zaledwie jednym. Że tak powiem, bardzo niewielki odsetek domów jednorodzinnych uzyskało takie dofinansowanie. Więc miasto ma ewidentnie problem z pozyskiwaniem tego typu środków. Jeśli chodzi o ogrzewanie, my niestety musimy szukać alternatywy, jeśli chodzi o ogrzewanie, szczególnie z zakresu ciepłownictwa, ciepła miejskiego, ponieważ gaz mamy do 2050 roku tylko i wyłącznie. Ta inwestycja w ciepłownię była realizowana na prędce, to była bardzo, że tak powiem, nieprzemyślana inwestycja. Do tej pory nie ma kogeneracji. W związku z tym trzeba szukać alternatywy i w naszym programie my mamy na to pomysł. Mamy nasz program, który nazwaliśmy Piotrków Mój Dom. I jednym z filarów jest właśnie ciepło i chcielibyśmy tutaj zaproponować geotermię, którą mamy w Piotrkowie, ponieważ sekund. Piotrków zlokalizowany jest na źródłach geotermalnych. I byłaby to świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o ciepło. Moglibyśmy podłączyć również do takiego ogrzewania domy jednorodzinne, które w tej chwili też zostały, w związku z tym, że jest słabe pozyskiwanie OZE bez, że tak powiem, taniego prądu, który jest potrzebny do podłączenia pomp ciepła. Dziękuję. Pani Agnieszka Chojnacka, teraz pan Juliusz Wiernicki, to samo pytanie. Czy Piotrków można nazwać miastem ekologicznym? A jeśli nie, to co trzeba zrobić, by był? Niestety Piotrkowa nie można nazwać miastem ekologicznym. Zaczniemy od tematu jakby ciepłosystemowego w Piotrkowie Trybunalskim. Uważam, że po wyborach niezbędna jest taka dogłębna analiza sytuacji i ekonomicznej, to znaczy ekonomiczno-gospodarczej, ale też jaką wydajność, jakie alternatywy będą miały dla tych ciepłowni, które w tej chwili mamy. Czy kogeneracja będzie się opłacała, czy będzie się opłacało robić właśnie odwierty, by poszukać źródeł geotermalnych. Muszą się tym zająć specjaliści, powinien być zrobiony odpowiedni przetarg. Właśnie na taką analizę sytuacji w Piotrkowie Trybunalskim, ale to jest tylko jeden z elementów. Jakby kolejnym elementem jest właśnie kwestia pozyskiwania funduszy na odnawialne źródła energii dla prywatnych odbiorców.
Jeden konkurs się odbył, to co wspomniała tutaj pani Agnieszka, natomiast ten konkurs i w ogóle to nie było zupełnie odpowiednio nagłaśniane w mieście. Jeśli o tak kluczowej sprawie wie kilkaset osób w Piotrkowie, to znaczy, że to jakby kompletnie leży, kolokwialnie mówiąc. Kolejnym tematem, takim elementem jest komunikacja miejska. Przecież dobrze zorganizowana komunikacja miejska i ekologiczne autobusy, ekologiczna komunikacja miejska też rozwiązuje wiele problemów. Gdyby komunikacja miejska była lepiej zorganizowana, wtedy istnieje prawdopodobieństwo i są takie opracowania, że w innych miastach ta praktyka się udała. Piotrkowianie by mniej korzystali z samochodów prywatnych, więc jakby jest wiele składowych. 20. Jest wiele składowych, ale też takim nierozerwalnym elementem dbania o tę kwestię eko w mieście jest informowanie i edukowanie od najmłodszych lat wszystkich mieszkańców, począwszy od szkół podstawowych. Od tego też musimy wyjść, żeby ludzie wiedzieli, jak to jest ważne. No i udało się w 2 minuty równo, więc mamy kolejnego kandydata na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Pan Łukasz Janik, czy Piotrków można nazwać miastem ekologicznym i co zrobić, jeśli nie jest, żeby był? Przede wszystkim mamy problem ze smogiem. To jest jedno najważniejszy problem u nas w mieście. Kiedy przychodzi zima i kiedy właśnie jest tak, że jest gęste powietrze i ten smog zalega w mieście. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie mamy niesprawne kanały napowietrzne. Zabudowa, którą pan prezydent dopuścił do tego, by budować bloki, i te kanały napowietrzne zostały poblokowane. I ten smog cały zostaje w mieście. To jest pierwsze zagadnienie, które trzeba by rozwiązać. Drugą rzeczą, jeżeli mówimy o cieple, oczywiście jak najbardziej kwestia tego, że w tej chwili przeszliśmy na ogrzewanie gazowe, co nawet zakwestionowała Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła, że są tutaj zaniedbania. Ja przypomnę, że od 2016 roku, kiedy pan prezydent podjął decyzję o tym, aby wydzierżawić ciepłownię miejską na okres 30 lat, tak naprawdę, kiedy to zblokowałem, to od tego czasu pan prezydent nie zrobił nic z ciepłownią miejską, czyli od 2016 to mamy 8 lat. I Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że właśnie przez te 8 lat pan prezydent nie wykonał żadnych czynności. Na ostatnią chwilę wprowadził gaz, czyli rozwiązanie najprostsze, które zrealizował w przeciągu roku, ale najbardziej kosztowne dla nas, dla mieszkańców. Dlaczego? Było to najprostsze do wykonania, ale jednocześnie mamy tu nieefektywne źródło ciepła, co oznacza, że musimy płacić kary emisyjne, a tym samym nasze ciepło jest najdroższe. Jesteśmy drugim najdroższym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o koszty ciepła. I teraz jak najbardziej geotermia, to co pan prezydent Matusiewicz zaproponował 20 lat temu, przeszło, było bardzo dobrym rozwiązaniem do Piotrkowa. I tę geotermię powinniśmy rozwijać. Być może, ja nie mówię, nie upieram się przy geotermii, ponieważ już mamy też jeszcze inne możliwości, aby może będą jakieś inne możliwości, które będą bardziej jeszcze atrakcyjne od geotermii. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, to co powiedziałem zawsze, własna firma i obniżamy cenę do 25 zł, bo z rozorem Tomaszowa Mazowieckiego, który teraz obniżył ceny poniżej 20 zł. Ale dlaczego? Własna firma wywożąca odpady komunalne, miejska spółka, nie z firmy prywatne, które zarabiają na nas miliony złotych. Czas się bo ja przypomnę, że mam najdroższe śmieci 35 zł. Czas się skończył, bardzo. Pan Łukasz Janik. Jeszcze pani Marlena Wężyk-Głowacka. Czy Piotrków można nazwać miastem ekologicznym i co pani zrobi, żeby był, jeśli nie jest? Chciałabym, żeby miasto Piotrków było miastem ekologicznym, bo myślę, że wszyscy jako mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego marzymy o mieście czystym i zielonym, gdzie walka ze smogiem nabiera realnych kształtów. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jesteśmy w czołówce rankingów miast najbardziej zanieczyszczonych w Europie, gdzie średnia długość życia mężczyzn należy do najkrótszych spośród polskich miast. To jak widać, jest problem niesamowity w naszym mieście. Drodzy państwo, tematy, które są dzisiaj w ogóle poruszane, jeśli chodzi o elektrociepłownię, czy też o OZE, o dotacje, to są tematy, które my jako radni Rady Miasta dyskutujemy praktycznie na każdej sesji Rady Miasta. Jako radni opozycji mówimy to również panu prezydentowi, jednakże pan prezydent po prostu nas nie słucha, czego bardzo żałuję, bo uważam, że byłoby wiele korzyści z tego powodu. Kogeneracja
generacja to są oczywiście utracone szanse. Drodzy Państwo, w 2019 roku mieliśmy sesję nadzwyczajną w sprawie właśnie kogeneracji i wdrożenia systemu w postaci gazu i niestety kogeneracja do tej pory nie została wdrożona, powinna już zostać wdrożona w 2023. Kogeneracja, brak tej kogeneracji spowodowało, że samej premii kogeneracyjnej tracimy przez 15 lat ponad 400 milionów złotych, a ze sprzedaży prądu ponad 500 milionów złotych. To są przeogromne pieniądze, które można byłoby wykorzystać poprzez nowe inwestycje, których oczywiście w Piotrkowie brakuje, ale myślę, że nie można mówić o negatywach, bo zmieni się władza i oczywiście nowe inwestycje będą. No i tutaj oczywiście komunikacja również miejska. Uważam, że jeżeli Piotrków byłby dobrze skomunikowany, to wówczas mieszkańcy jeździliby autobusami do pracy. To oczywiście rozwiązałoby również problem parkingu w naszym mieście, no i przede wszystkim zmniejszyłoby emisję CO2. I dwie minuty minęły. Dziękuję bardzo pani Marlena Wężyk-Głowacka. To było pierwsze zagadnienie, które chcieliśmy dzisiaj tutaj poruszyć podczas tej debaty. Czas na kolejne zagadnienia. Ja tylko przypomnę, że w studiu nie ma z nami obecnego prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka. My też żałujemy, dlatego że tutaj nasunęło się mnóstwo pytań, które powinniśmy do niego skierować. Niestety, być może innym razem odpowie nam na te pytania. Mieszkańcy narzekają w Piotrkowie na brak atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy, o czym przed chwilą mówili w tym krótkim, wyemitowanym przez nas materiale. No i mam do Państwa pytanie, co zrobić, żeby rozwiązać ten problem, żeby pojawiło się więcej tych atrakcyjnych miejsc pracy, ale też mam pytanie, co zrobić, żeby młodzi ludzie nie uciekali z miasta. Pani Agnieszka Chojnacka. I tutaj znowu wrócę do geotermii, bo geotermia to nie tylko ogrzewanie, to nie tylko brak emisji, przez co walczymy ze smogiem, ale również rekreacja, turystyka. Mam tu na myśli baseny geotermalne, które mamy nadzieję chcielibyśmy wybudować, bazując na źródłach geotermalnych. Oprócz tego tą wodą ciepłą zasilić też pozostałe baseny w Piotrkowie Trybunalskim, tak żeby mieszkańcy no, chociażby w sezonie zimowym nie mieli wrażenia, że morsują wchodząc do basenu. Czyli trochę kontynuujemy ten temat tego ciepła miejskiego. Tak, natomiast jest to też rozwiązanie takie biznesowe, ponieważ to jest wiele miejsc, nowych miejsc pracy. To jest inwestycja, która przyciągnie ludzi do naszego miasta, bo w tej chwili nie mamy takiego miejsca, które przyciągnęłoby ludzi z zewnątrz, z okolicznych miejscowości. Mamy przykład przecież Uniejowa, mamy przykład Poddębic, gdzie miast, które śmiało z takiego rozwiązania korzystają. Oprócz tego w Piotrkowie Trybunalskim brakuje strefy przemysłowej. Proszę zwrócić uwagę, jak w ostatnich latach pięknie rozwinęło się Radomsko. Możemy im pozazdrościć zdecydowanie wspaniałej strefy przemysłowej, gdzie jest mnóstwo ogromnych firm, które zatrudniają bardzo dużo osób z okolic. W tym jest Piotrkowa Trybunalskiego. My takiej strefy przemysłowej nie posiadamy. Jeśli chodzi o miejsca pracy, problemem jest też brak dialogu miasta i odpowiedniej komunikacji z potencjalnymi inwestorami i osobami, które chciałyby tutaj zainwestować swój kapitał i rozwijać miejsca pracy, tak? Ale też musimy pamiętać o tym, że jeśli miejsca pracy, to też i godne warunki zatrudnienia. My jesteśmy w tej chwili miastem o najniższych zarobkach w regionie. Czas minął. Dziękujemy Agnieszka Chojnacka. Teraz czas na Juliusza Wiernickiego. To samo pytanie z takim rozwinięciem, jak przyciągnąć potencjalnych inwestorów do Piotrkowa, jak ich zachęcić. Znaczy, wiedzą Państwo, sprawa wygląda w ten sposób, że strefa gospodarcza i ekonomiczna czy przemysłowa bardzo dobrze brzmi, natomiast jeśli się przeanalizuje wypowiedzi specjalistów, to tak naprawdę strefa gospodarcza jest na trzecim albo czwartym miejscu pod kątem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Na pierwszym mieście jest jakby moc ludzi, czyli wykształceni, dobrze wykształceni, przygotowani do zawodu pracownicy. Więc aby powstały nowe miejsca pracy, to samorząd musi być w stałym kontakcie i w porozumieniu z przedsiębiorcami
kształtować lokalną edukację, kierunki techniczne i zawodowe, by kształcić specjalistów. Jestem przedsiębiorcą, jestem w stałym kontakcie z wieloma przedsiębiorcami i proszę sobie wyobrazić, że mnóstwo młodych ludzi wyjeżdża z Piotrkowa, a przedsiębiorcy piotrkowscy nie mogą znaleźć pracowników wyspecjalizowanych i ludzie z innych miast przyjeżdżają na te stanowiska. Kluczem do nowych miejsc pracy jest współpraca z systemem edukacji. Współpraca ze szkolnictwem średnim w Piotrkowie, ale też ze szkolnictwem wyższym w Piotrkowie i ze szkolnictwem wyższym w Łodzi. Ponieważ Łódź jest bardzo dobrze skomunikowana z Piotrkowem, mamy raptem 40 minut drogi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet, to jest jakby ogromny potencjał. To jest tylko jeden z elementów, moglibyśmy mówić tutaj o tym bardzo długo. Kolejnym elementem jest pozyskiwanie nowych inwestorów. W naszym programie jest stworzenie Rady Biznesu, złożonej ze specjalistów, ekonomistów i praktyków przedsiębiorców, którzy będą zabiegali o to, by pojawiali się nowi inwestorzy w Piotrkowie. 20 sekund. To jest jakby kolejny element. Kolejnym elementem jest konsultowanie inwestycji już istniejących. Ja jestem przerażony, naprawdę włos się na głowie jeży, na wieść o tym, ile inwestycji, delikatnie mówiąc, w Piotrkowie nie dostaje wsparcia od samorządu. I skończył się czas. To był Juliusz Wiernicki, teraz czas na Łukasza Janika. Co zrobić, żeby było więcej atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy w Piotrkowie Trybunalskim? Co zrobić, żeby młodzież nam nie uciekała? Przede wszystkim musimy zacząć od rzeczy prostych, to jest odbudowa targowiska miejskiego, ogólnie handlu, ponieważ po tych podwyżkach, które pan prezydent wprowadził, ja przypomnę, że przychody z targowisk spadły prawie o 50%. To jest pierwsza rzecz. Natomiast czym przyciągnąć młodych ludzi? Musimy zbudować w Piotrkowie Olimpijskie Centrum Zapaśnicze, czyli powrót do naszych tradycji zapaśniczych, aby tu ściągnąć pieniądze też jednocześnie, aby ten klub zapaśniczy się rozwijał i jednocześnie promował nasze miasto. Też mam taki pomysł, jeżeli chodzi o produkt regionalny, czyli marcepan trybunalski. Z tego względu, że tak jak Toruń ma piernik toruński, my musimy mieć marcepan trybunalski. Czyli ktoś sobie przyjedzie na najmniejszy rynek w Europie, w Piotrkowie Trybunalskim, wypije kawę i zje marcepana trybunalskiego. I to musi być marka, która będzie sławiła nasze miasto. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o młodych przedsiębiorczych biznesmenów, czy jak ich raczej nazywać, Piotrkowski Inkubator Gospodarczy. To znaczy, proszę Państwa, są puste lokale, które należą do TBS-u. Ponosimy teraz koszty utrzymania tych budynków. Dlaczego nie wynajmiemy tych pomieszczeń za, nie wiem, 200-300 zł, plus niech ta osoba pokryje nam koszty i w ten sposób będziemy mieć zyski w granicach tam 1500 zł. W tej chwili mamy na przykład koszty, ponosimy 1000 czy 1500 zł za taki lokal i nie mamy z tego lokalu nic, tylko koszty. Natomiast jeżeli ta osoba zapłaci 200 czy 300 zł, ogrzeje ten budynek, zapłaci nam te wszystkie koszty, to mówię, dla tej osoby to będą może nieduże wydatki, ale my nie będziemy mieli strat i w ten sposób będziemy się mogli rozwijać. Jeżeli rozmawiamy o strefie przemysłowej, to jak najbardziej strefa przemysłowa, musimy ściągać przedsiębiorców. Ilu, możecie Państwo spytać, ilu przedsiębiorców przyjechało do Pana Prezydenta i chciało otworzyć te zakłady pracy, ale Pan Prezydent nie miał na czasu, żeby się z nimi spotkać i porozmawiać. Dlaczego? Przecież jeżeli ktoś mógł wybudować zakład w Bełchatowie, to dlaczego nie zrobił tego w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie mamy bardzo dobre położenie? Niestety jest brak chęci ze strony Pana Prezydenta, aby rozmawiać z przedsiębiorcami. A my musimy być otwarci. Czas się skończył. Żeby ściągnąć jak najwięcej inwestorów. Dziękujemy Panu Łukaszowi Janikowi. Teraz Marlena Wężyk-Głowacka. To samo pytanie. Co zrobić, żeby było więcej atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy? Wrócę ponownie do statystyk, bo uważam, że one są bardzo ważne. Proszę pamiętać, że w Piotrkowie są zarobki są znacznie niższe w porównaniu do innych miast w Polsce, a koszty życia niestety nieproporcjonalnie wysokie. I to właśnie powoduje taką to, że odpływają z Piotrkowa młodzi ludzie. No niestety tak jest. I tutaj zauważył mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, że czy miasto Piotrków musi być jedynie miastem magazynu przy swoim dogodnym położeniu. Myślę, że wsparcie lokalnych firm poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju biznesu jest tak samo właśnie ważne jak poszukiwanie nowych inwestorów, których również powinniśmy szukać za granicą.
wykorzystując swoje liczne kontakty, na przykład właśnie w miastach partnerskich. Tutaj pani redaktor zadała takie pytanie, jak zatrzymać osoby młode? Bo tutaj już wszyscy powiedzieliśmy o tym. Myślę, że to ktokolwiek z nas zostanie prezydentem, to uważam, że będzie robił wszystko, żeby ściągnąć tutaj nowych inwestorów. I to jest niepodważalna rzecz, więc już nie będę się powtarzała w tej kwestii, ale teraz jest najważniejsze pytanie, jak zatrzymać osoby młode. Osoby młode zazwyczaj wyjeżdżają na studia i tam po prostu zostają. I zostają, ponieważ mają lepszą, mają płacę. Proszę Państwa, przede wszystkim nowe inwestycje to są nowe miejsca pracy. Jeżeli zapewnimy tym osobom dobrą płacę, pracę i dobrą płacę, to oni tutaj zostaną. Niestety ludzie wykwalifikowani najczęściej wyjeżdżają do ościennych miast, do Łodzi, do Warszawy czy też innych miast. My musimy zatrzymać tych specjalistów w naszym mieście. Szkoda, że tak szybko mija. A już a propos wracając do młodych osób, których chcielibyśmy zatrzymać, to myślę, że takim jednym z głównych punktów to będzie obniżenie kosztów życia, który jest również w moim programie. Jeżeli obniżymy koszty życia na przykład poprzez zmniejszenie opłat za śmieci, za energię cieplną, czy też za wodę, czy też usprawnimy na przykład kartę mieszkańca, bo uważam, że nie jest ona rozbudowana. 30 minut bezpłatnego parkowania, czy też bezpłatna pani komunikacja, to myślę, że to będą fajne warunki dla młodych mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. To sobie pani Marlena odbiła to, co na początku nie chciała. Zabierzemy 5 sekund z następnej wypowiedzi. Dobrze, to proszę bardzo, Monika, kolejne zagadnienie drogi. Ja myślę, że to zagadnienie wszystkim nam bardzo bliskie. Co zrobić, żeby drogi były równe, no bo tak naprawdę drogi świadczą o danej miejscowości i tak sobie myślę, że dobre drogi to też no, może być duże zainteresowanie przedsiębiorców takim miastem, które na przykład dba o taką rzecz. Pani Agnieszka Chojnacka. Dwie minuty o drogach. Dwie minuty o drogach. To za znaczy mało? Ja myślę, że... U nas w zasadzie miasto, pan prezydent Krzysztof Chojniak robi z tych remontów dróg, bo te remonty tak naprawdę ruszyły w ostatnim czasie. Myślę, że to jest element kampanii wyborczej miasta. I... Czyli co teraz w czasie kampanii więcej tych dróg jest robionych? Jak tak, no w ostatnim czasie sporo było realizowanych tych remontów. No jak były one realizowane, to tutaj no możemy sobie podyskutować, bo my mieszkańcy wiemy, no jeśli się... asfalt leje do dziury wypełnionej wodą i później trzeba to poprawiać, ponieważ to pęka, no to jest to robione bardzo nierzetelnie i to są koszty dodatkowe tak dla miasta, jak i dla mieszkańców. Natomiast no, miasto nie może robić z tego sukcesu, nie może, bo to jest podstawa, którą miasto powinno zapewnić mieszkańcom. Natomiast u nas, w naszym Piotrkowie, urasta to do rangi jakiegoś ogromnego sukcesu, że są drogi remontowane. Drogi przede wszystkim powinny być bezpieczne, powinny być dobrze oświetlone. Trzeba tutaj podnieść temat braku oświetlenia LED-owego, tutaj trochę też zahaczymy o właśnie tą ekologię. Był program Rozświetlamy Polskę, z którego skorzystały wszystkie praktycznie okoliczne miejscowości. Można było pozyskać 500 000 dofinansowania na wymianę starego oświetlenia, które generuje koszty, a to jest prawie 2 000 000 złotych rocznie dla mieszkańców, my za to płacimy. Niestety nasze miasto nie wiedzieć czemu z tego programu nie skorzystało, w dalszym ciągu mamy starego typu oświetlenie, za które płacimy. Jeździmy po ciemku też, bo też się tak zdarzało w ubiegłym roku nawet, że mieszkańcy jeździli po ciemku, było to bardzo niebezpieczne. Przejścia dla pieszych były niedoświetlone, niebezpieczne dla kierowców. W związku z tym tak to aktualnie wygląda, natomiast... Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Dziękuję. To teraz pani Agnieszka Chojnacka, pani Juliusz Wiernicki. To samo pytanie. To samo pytanie o drogi. Co zrobić, żeby one były równe, piękne i żeby... po prostu dobrze świadczyły o miejscu, w którym mieszkamy. To znaczy dla mnie drogi równe i pięknie to jest zdecydowanie za mało. Na kwestie takie urbanistyczne i kwestie dróg w mieście trzeba spojrzeć z perspektywy też trochę historycznej. Piotrków dzieli się na Piotrków Wschodni i Piotrków Zachodni, które dzielą tory. W tej chwili przejazd kolejowy bardzo utrudnia komunikację. Piotrków północ-południe jest dość dobrze skomunikowany, natomiast wschód-zachód jest źle skomunikowany. Więc wszelkiego rodzaju remonty dróg to dają jakby szybki efekt, wyglądają ładnie i działają, ale na to trzeba spojrzeć strategicznie z perspektywy nie jednej kadencji, tylko wielu lat. Więc żeby upłynnić ruch, musimy zainwestować w odpowiednie przejazdy kolejowe.
W sytuacji, w której na głównej ulicy Sołeckiego nie możemy wybudować przejazdu podziemnego lub nad torami, ponieważ obok mamy obiekty... Ciasna zabudowa i to są obiekty zabytkowe, to możemy upłynnić chociażby ruch w ten sposób, budując przejście podziemne dla ruchu pieszo-rowerowego. Natomiast w innych miejscach wiadukty kolejowe tak naprawdę mają co najmniej kilkadziesiąt lat. To jest system, który kompletnie nie działa. I to jest, jeśli chodzi o kwestię dróg wewnątrz miasta. Natomiast jest jeszcze druga kwestia dróg, jakby z szerszej perspektywy. Nasze miasto kuleje pod względem współpracy z gminami ościennymi. Budowa S12 i na budowie obwodnicy S12 już nie jeden poseł wygrał kampanię, tak jak nie ma tej drogi, tej obwodnicy, tak tej obwodnicy nie ma. Obwodnica wewnątrz miasta jakby ma już swój projekt przestarzały, natomiast mamy teraz, to szybko tylko nadmienię, mamy wyjątkową okazję na to, by skorzystać z faktu, że lokalnym naszym jakby mieszkańcem jest obecny minister infrastruktury. Kolejny prezydent powinien bardzo zadbać o dobre relacje z Ministerstwem Infrastruktury i w tym kierunku działać. Dziękuję bardzo. Równo dwie minuty. Trzeba wykorzystać moment. Pan Łukasz Janik, to samo pytanie od razu. Co zrobić, żeby było lepiej? To znaczy tak, przede wszystkim to powinniśmy zacząć od tego, żeby pozyskiwać pieniądze ze środków zewnętrznych. Czy też to będzie Unia Europejska, czy też to będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponieważ u nas ta dziedzina zupełnie leży. To jest jakby pierwsza rzecz, od czego musimy zacząć. To, co pani powiedziała, pani tutaj Agnieszka, chodziło też o to, że te dofinansowania na te remonty dróg były z Polskiego Ładu. Natomiast tak naprawdę wykonany był tylko ten nawierzchnia asfaltowa, ta zewnętrzna, czy ten dywanik asfaltowy, jak to się mówi tak profesjonalnie. Nie było wykonane nic pod względem, jeżeli chodzi o podłoże. Te pieniądze poszły w błoto, już dzisiaj widzimy, że tak naprawdę nie ma już dzisiaj w tych drogi, zostały rozjechane. Było to oczywiście zrobione pod wybory, to pięknie wyglądało, natomiast nie sprawdziło się na pewno. Teraz tak dla mnie musimy iść szerzej, bo raz, że musimy na pewno doświetlić, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, musimy zmienić oświetlenie na LED-owe, musimy na pewno wyremontować nasze drogi i chodniki, to jest jakby najważniejsza rzecz, ale następnie modernizacja przedszkoli i szkół, bo to musimy zrobić, ponieważ wiemy, jak wyglądają te szkoły. Jeżeli Państwo pójdziecie ze swoimi dziećmi do klas, to zobaczycie, jak wyglądają, jakie są jeszcze systemy ogrzewania, jakie są stare grzejniki. Nic nie jest tu zupełnie zrobione. Place zabaw, modernizacja tych placów zabaw, ale również budowa nowych placów zabaw na osiedlach domków jednorodzinnych. Ale wróćmy może do dróg i trzymajmy się tego zadanego. Wszystko jest przy drogach, jeżeli chodzi o wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Przypomnę, że tylko Piotrków Trybunalski nie wszedł w SIM Łódzkie, czyli tanie mieszkania na wynajem. Jako jedyni nie weszliśmy. Radomsko, Bełchatów, wszyscy w okolicy Tomaszów, wszystkie te miasta ościenne weszły. Natomiast tylko Piotrków Trybunalski nie wszedł. Natomiast co najważniejsze, wymiana sieci wodociągowej azbestowej. Proszę Państwa, my sieć azbestową jeszcze w całym prawie Protkowie. To jest najważniejsze, żebyśmy to wymienili, tę sieć wodociągową azbestową. W tej chwili to jest priorytet dla mnie, a aby tą sieć zrobić, wymienić. By upłynnić ruch w Piotrkowie? 10 sekund. Znaczy jak upłynnić, mówimy, jeżeli chodzi o drogi? Tak, upłynnić tak, żeby nam się jeździło lepiej, żeby te drogi nie były dziurawe, no ale przede wszystkim chodzi też o upłynnienie. Znaczy, proszę Państwa, mamy zabudowę tak, że mamy, chodzi o ulicę Słowackiego, nie da się tutaj rozwiązać tego problemu, ponieważ zabudowa jest gęsta i tutaj mamy system taki, że nie możemy, nie wybudujemy drugiego pasa czy trzeciego pasa ruchu, bo nie ma takiej możliwości. W tej chwili, jeżeli coś, to tylko ulica Piotrkowa, ale przypomnę, że pan prezydent zamiast dwóch pasów wykonał na ulicy 800 lecia, wykonał pan jeden Janik. Pas, a zasadził 800 Dziękuję drzemek, bardzo. Gdzie pan Matusiewicz chciał zrobić, żeby były dwa pasy jednak i tam powinna być obwodnica Piotrkowa, czego u nas nie ma. Pani Marlena Węży-Głowacka, to samo pytanie dotyczące dróg. Co zrobić, żeby było lepiej w Piotrkowie, jeśli chodzi o drogi? Ciężko się mówi, wypowiadając się na samym końcu, zwłaszcza, że myślę, że mamy wszyscy podobne poglądy w tej kwestii. Drodzy Państwo, od lat jako radni Rady Miasta obserwujemy to, co się dzieje w urzędzie i to, że te drogi są remontowane tuż przed samymi wyborami. Ja wielokrotnie mówiłam na sesjach Rady Miasta, że tony betonu leją się przed końcem kadencji, bo trzeba przecież w jakiś sposób się wykazać. To jest troszeczkę przykre, bo ja uważam, że remont ulic to jest zadanie statutowe prezydenta.
to powinno być podstawą. To nie powinno być coś, czym powinniśmy się chwalić, bo jako miasto, jako prezydent powinniśmy się chwalić nowymi inwestycjami, powinniśmy się chwalić tym, że pozyskaliśmy nowych inwestorów i to są takie rzeczy, o których powinniśmy po prostu dbać, bo to by na pewno zmniejszyło koszty życia w naszym pięknym mieście. W Piotrkowie Trybunalskim, oprócz tego, że brakuje dobrych dróg, no dobrze, no pytanie jest, znaczy odpowiedź jest teoretycznie prosta, no trzeba wylać beton, tak? Oczywiście na ten wylanie tego betonu trzeba mieć pieniądze. Wiadomo skąd są pieniądze, prezydent nie ma własnych pieniędzy, tylko nie ma własnych pieniędzy, tylko to są pieniądze podatników i te pieniądze dobrze powinny być gospodarowane. Więc jakby nie powinniśmy się skupiać na samych drogach, bo to powinno być po prostu dla nas normalnością, a nie wyjątkiem. Oprócz dróg brakuje nam przede wszystkim chodników. Mieszkańcy wielokrotnie się do mnie zwracają, bo chcieliby na wielu ulicach, żeby powstały chodniki, żeby po prostu było bezpieczniej. Tak jest na przykład na ulicy Michałowskiej. Teraz jest ogromny problem, jeśli chodzi o ulicę Graniczna, Świerkowa. Tam są ogromne dziury, ludzie narzekają i nikt z tym nic nie robi. No i cóż, Piotrków zasługuje na obwodnicę, drodzy Państwo. Tutaj nie została poruszona ta kwestia, ale rzeczywiście Piotrków zasługuje na obwodnicę, bo myślę, że to zmniejszyłoby ruch samochodowy w naszym mieście. Dziękujemy, Marlena. I byłoby u nas bardziej eko. Czas na kolejne pytanie. Tak, no i właśnie tutaj się zastanawiam, bo zostało nam dosłownie 2 minuty, mamy 4 kandydatów, a jeszcze jedno pytanie, które chciałbym zadać, więc po 30 sekund na odpowiedź. Tak szybciutko. Jaki Piotrków zostawię na koniec kadencji, jeśli zostanę prezydentem? Za 5 lat. Pani Agnieszka Chojnacka. No to pytanie przyświecało mi, jeśli chodzi o nasz program. Ja bym chciała zostawić Piotrków nowoczesny, dofinansowany ze środków zewnętrznych, z geotermią, z tanim ciepłem, z tanimi kosztami utrzymania życia, śmieci, wody. Chciałabym zostawić Piotrków z zadowolonymi pracownikami i również urzędnikami, którzy są godnie traktowani, są dokształcani przez miasto, których praca się ceni i jakość tej pracy. Chciałabym zostawić... Pół minuty minęło. No niestety. Pan Juliusz Wiernicki, proszę bardzo, 30 sekund. Jaki Piotrków zostawi? Ja przepraszam, panie redaktorze, ale ja uważam, że to jest w ogóle złe podejście do tematu. Bo każda odpowiedzialna osoba, która bierze się za zarządzanie miastem, nie powinna patrzeć w perspektywie 5 lat, tylko w dużo dłuższej. W 5 lat tak naprawdę ciężko będzie zrealizować jakąkolwiek taką poważną, dużą inwestycję, jak na przykład modernizację systemu szkolnictwa pod kątem przedsiębiorców. Więc jeśli zostanę prezydentem miasta Piotrkowa Trybunalskiego, to nie zostawię, tylko będę w trakcie razem z mieszkańcami modernizowania miasta ku dłuższemu rozwojowi. 30 sekund minęło, dziękuję bardzo. Pan Łukasz Janik, proszę bardzo. To znaczy na pewno. Pierwsza rzecz to likwidacja sieci azbestowej, jeśli chodzi o wodociągi. Druga rzecz, modernizacja sieci ciepłowniczej, ponieważ ta nasza sieć ma przeszło już 50 lat i to wymaga, to są niesamowite nakłady. Jeżeli chodzi teraz o rozwiązanie kosztów ciepła, czyli ciepłownia i tutaj prawdopodobnie geotermia. Następnie własna gospodarka odpadami komunalnymi, czyli własna działalność, rozszerzenie funkcjonowania spółki miejskiej, która przejmie to, aby obniżyć koszty. To są takie priorytety. 30 sekund. I jeszcze właśnie pani Marlena Węży-Głowacka. No cóż, ja bym sobie życzyła, żeby był Piotrków, żeby nasze miasto było bez kredytów, żeby nasze miasto pozyskało dużą ilość dotacji, żeby ściągało pieniądze z KPO, bo one są teraz dla nas bardzo ważne w perspektywie nowych inwestycji, czyli nowe inwestycje, nowi inwestorzy, zagospodarowane jeziora Bugaj. Chciałabym, żeby rzeczy, które do tej pory wydawały się niemożliwe, żeby stały się możliwe. I ja jestem przekonana, że tego dokonam. Dziękujemy bardzo. No to goście pięknie nam powiedzieli. Pięknie nam powiedzieli. Co będzie? To teraz przedstawmy tak, ładnie i też zmykamy. Ja tylko chciałam dodać, że mam nadzieję, że kiedyś przy kolejnej może kampanii wyborczej zjawi się tutaj w tym studiu prezydent miasta, który opowie o tym, jaki ma plan na miasto i jak będzie widział miasto za 5 lat. Pana Krzysztofa Chojniaka dzisiaj nie było z komitetu razem na tym stole. Pani Mężyk Głowacka, Komitet Piotrków to my. Pani przepraszam. Agnieszka! Agnieszka!
Chwilowo straciliśmy łączność z Radiem Łódź, będziemy czekać, jak się połączymy, kulisy debaty Agnieszki Chojnackiej. Czekamy tutaj na połączenie z Jackiem Narlochem, gorąco, gorąco czekamy. Jacek, bardzo prosimy o połączenie się. Przypominam, że nadawaliśmy na żywo, wszystkie komentarze zostały udostępnione. Czekamy w tej chwili na połączenie z Agnieszką Chojnacką. Kulisy debaty z Radiem Łódź. W tym czasie udostępniamy debaty, komentarze. Małgorzata Misiak, żołnierowicz, pisze: bardzo ciekawa debata. Ewa Walczak: brawo wy. Jagoda Kulisa: Trochę jednak to, bo tak z tego nadania są dyrektorzy szkół, nauczyciele i inni zatrudnieni w placówkach. Przypominam, że cały czas czekamy na połączenie się z Radiem Łódź na żywo. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli się połączyć w tej chwili. Czekamy na jakieś problemy techniczne. Będę próbował się tutaj przełączyć. Będziemy pisać komentarze. Brawo Agnieszka. Bardzo dobra debata, obserwowałem, merytoryczna. Drodzy Państwo, bardzo fajna forma. Mogliście u nas komentować. Przypominam, że nadajemy na żywo tutaj w trzech, na dwóch kanałach, YouTube i Facebook. Nasz Piotrku, bardzo dziękuję, że byliście. Bardzo prosimy o poczekanie jeszcze. Mam nadzieję, że za chwilę się połączymy tutaj z Jackiem Narlochem. Czekamy właśnie na to połączenie. Ja będę tutaj telefonicznie. Może będziemy się mogli połączyć telefonicznie, bo może coś się stało takiego, że niestety mamy łącze internetowe i... Halo, Jacku, tutaj jesteś na żywo. Co słychać? Bo nie możemy się połączyć. Jakieś problemy techniczne? Nie, tak musi wystąpić, bo to już koniec debaty. Mogę ci dać Mariusza do telefonu. Bardzo proszę, Mariusz, jesteśmy na żywo, ludzie tutaj czekają. Cześć Mariusz, słyszysz mnie? Tak. Bardzo proszę, jesteś na żywo cały czas, tutaj jestem w studiu Piotrkowie. Co dalej? Wychodzimy ze studia, atmosfera jest jakby super. Entuzjazm do działania, Aga naprawdę super wypadła, merytorycznie przede wszystkim przekonała swoją wiedzą, kompetencjami, pokazała program, który przygotowywaliśmy. No, sami Państwo też jakby słyszeliście, u nas jakby atmosfera jest zdecydowanie radosna i jesteśmy mocno, mocno podekscytowani całą tą debatą. Naprawdę super wypadła. Czy będzie możliwość jeszcze się połączenia? Damy radę jeszcze przed radiem, bo tutaj czekają jeszcze widzowie z Agnieszką, czy już dzisiaj nie dają? Tak, bo jeszcze spróbujemy. Bardzo prosimy, poczekamy. Dobrze, to sekundę. Bo tutaj widzowie jeszcze czekają. Widzowie, Agnieszko, widzowie pytają jeszcze ciebie, chodź na chwilkę. Chodź, poproszę cię. Już wyciągnąłem na chwilę Agnieszkę jeszcze z rozmowy. Widzowie czekają, chciałem zapytać siebie, jak twoje nastawienie po rozmowie, więc oddaję głos. Na żywo jesteś. Halo, Agnieszko, jesteś na żywo. Tutaj jesteśmy w studiu w Piotrkowie, łączymy się telefonicznie. Jak odbierasz debatę? Witam was serdecznie. Bardzo debata upłynęła nam w bardzo przyjemnej, spokojnej atmosferze rzeczowej, merytorycznej i partnerskiej. Ogólnie jestem zadowolona z tej debaty. Bardzo się cieszymy. Widzę, że naprawdę byłaś spokojem. Rozmowa też. Starałam się zachować spokój, ale był to dla mnie pierwszy raz, że tak powiem, w studiu. Tutaj zwykle brałam udział zdalnie, a to są inne emocje. Było trochę adrenaliny, nie ukrywam, ale poradziłam sobie ze stresem i z emocjami, które mi towarzyszyły. Nie ukrywam, że nie. No bardzo się cieszymy z tego, że debata się udała. Bardzo była merytoryczna, spokojna. Szkoda, że urzędujący prezydent nie dotarł i dalej nie rozmawia. Zresztą jak zwykle nigdy pana prezydenta nie było, nie dopisał i tym razem, ale może i dobrze. My bardzo przyjemnie spędziliśmy dzisiejszy wieczór tutaj w studiu Radia Łódź i rozmawialiśmy bardzo spokojnie. Przedstawiliśmy nasze pomysły na rozwój miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Tak, także tak, tutaj
tutaj krzyki, że tak powiem, naszej ekipy jeszcze słychać, także no. Bardzo dobre komentarze masz tutaj, poczytasz sobie już na naszej stronie. Dziękuję za dobre komentarze, za dobre słowa, za wsparcie. Trzymajcie kciuki, kochani, za mnie. Słuchaj, tutaj od pani Agnieszki, od pani Ilony Gaworczyk masz nawet kwiatuszki tutaj takie wirtualne, także pozdrawiamy. Bardzo dziękuję, pani Ilonko. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję pięknie, wracajcie spokojnie, wracajcie do Piotrkowa. Szczęśliwej podróży, szerokości życzymy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Dobranoc. Drodzy Państwo, na żywo z Agnieszką Chojnacką po debacie. Możecie dalej tutaj udostępniać. Ja jeszcze podostępniam, proszę Państwa, tutaj komentarze. Pani Kamila Michalak pisze, Daria Gawrosińska. Pani Dario, wszystko zależy od dyrekcji szkoły. Tutaj mamy też komentarz od pana Bogdana. Pani Agnieszka była najlepsza. Ciekawo, co miałby do powiedzenia po debacie Krzysztof Has.com. No trudno powiedzieć, jak się ktoś nie uczestniczy, to nie ma możliwości wypowiedzenia się, panie prezydencie. Mamy tutaj, bardzo proszę pani zawsze, pozdrawiam serdecznie, dziękujemy bardzo pani Ilona Gaworczyk. Drodzy Państwo, emocje. Przypominam, że 7 kwietnia musicie się zastanowić, na kogo oddajecie głos. Ja nadaję tutaj z Piotrkowa Trybunalskiego, ze studia wyborczego, łączy nas Piotrków Agnieszki Chojnackiej. Niezmiernie miło było mi tutaj poprowadzić w jakiś sposób tą debatę zdalnie. Ja nie prowadziłem, ale no ten wstęp i to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, też z Piotrkowa Trybunalskiego. Jestem mieszkańcem Piotrkowa, moje nazwisko Krzysztof Szczepanik. Myślę, że spokojnej nocy życzymy. Przeobejście sobie jeszcze raz, podyskutujcie, porozmawiajcie w domach. Miejmy nadzieję, do zobaczenia też na mieście. Wychodzimy do mieszkańców, także nie tylko wirtualnie, ale pamiętajcie, Komitet Łączy Nas Piotrków wychodzi do mieszkańców. Rozmawiamy, bo przede wszystkim my też jesteśmy, drodzy Państwo, mieszkańcami. Jesteśmy mieszkańcami i robimy to dla mieszkańców i to, co powiedziałem, to nie jest tak, że my lubimy tę politykę. To polityka przyszła do nas, do naszych drzwi zapukała, proszę Państwa, i my chcemy to zmienić, żeby koniec był niedasizmu, koniec niedasizmu. Także dziękujemy bardzo, spokojnej nocy życzę i na koniec poproszę, drodzy Państwo, jeszcze raz usłyszymy Agnieszkę w spocie wyborczym. Bardzo będzie mi miło, jeśli Państwo jeszcze zostaniecie i wysłuchacie Agnieszkę. Chojnackiego. Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Agnieszki Chojnackiej łączy nas Piotrków. Agnieszka Chojnacka, kobieta, która jako pierwsza zorganizowała protest w Piotrkowie Trybunalskim, wstawiając się za mieszkańcami dotkniętymi wysokimi cenami ciepła miejskiego. Świeżość, determinacja, kompetencje, odwaga, pomysł na miasto. Piotrków Trybunalski to nasz dom, klucz do serc i wspomnień łączących pokolenia. To miejsce na ziemi, do którego zawsze się wraca. Dom to ludzie, których kochamy. Zadbajmy o niego wspólnie. Agnieszka Chojnacka, kandydatka na prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego.